Jest nam niezmiernie miło powitać Was w piękny zimowy wieczór na naszym balu studniówkowym. Witamy wszystkich tych na miejscu oraz tych przed odbiornikami. Mamy nadzieję, że będzie to niezwykły bal, który dostarczy nam wielu chwil wartych zapamiętania i uświadomi nas o tym, że już wkrótce wszyscy wkroczymy w dorosłość. Niebywałość tego wieczoru sprawia, że wszyscy czujemy się wzruszeni. Każdy z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy przekroczyliśmy próg szkolnych murów. Wspólne 3 lata minęły zdecydowanie za szybko. Zanim jednak rozpoczniemy przemówienia, zapraszamy do obejrzenia pomocy. Thank you.
2022. Słuchajcie, 3 lata za nami. Nietypowej nauki. Wszyscy uczyliśmy się jej, wszyscy zdobywaliśmy wiedzę. Wy, przygotowując się do matury, nauczyciele, przygotowując dla was materiały, a rodzice uczyli się waszej dorosłości. Na pewno nie zawsze było łatwo. Słuchajcie, przed nami ostatnie 3 miesiące nauki. 100 dni. Życzę wam dużo motywacji. Wiemy wszyscy, że było trudno, ale wierzymy, że te 3 ostatnie miesiące na tyle będziecie mieć siły i motywacji, że matury zdacie tak, jakbyście sobie życzyli. A potem, żebyście dostali się na te studia, czy do tych szkół, które sobie wybraliście. Chciałabym podziękować nauczycielom. Słuchajcie, dla nas to był naprawdę trudny okres. Po likwidacji gimnazjum nauczyciele przygotowywali się do 2 nowych podstaw programowych. Ja wiem, dla nas podstawa programowa to jest coś, co tam gdzieś jest, ale tak naprawdę nauczyciele przygotowywali dla was lekcje, ucząc się razem z wami. Wielkie brawa dla nauczycieli. Chciałabym podziękować Komitetowi Studniówkowemu, który podjął się przygotowania tej uroczystości, pani Agnieszce Pałyska i całego teamowi, który współpracował z panią Pałyską. Pani Agnieszko, gdzie pani jest? Jak zwykle organizatora nie ma. Wielkie brawa dla pani Agnieszki. Chciałabym bardzo podziękować rodzicom, którzy tak bardzo się starali, żeby was przygotować do tej studniówki i na pewno niełatwo było nieraz, ale słuchajcie, to jest tak, większość z was już jest pełnoletnimi obywatelami. Natomiast pamiętajcie, że my dorośli i nauczyciele i rodzice mamy trochę doświadczenia i warto czasami nas posłuchać. Warto posłuchać też swoich rodziców. Życzę wam, żeby tak właśnie było.
Chciałabym podziękować rodzicom, którzy tu dzisiaj są z nami. Wielkie brawa dla Państwa. Ale też wielkie brawa dla Państwa dzieci, że nie mieli nic przeciwko temu, żebyście Państwo tu dzisiaj byli. Brawo dla Was. Szanowni Państwo, życzę Państwu fantastycznej zabawy, żebyście do rana bawili się w tak cudowny sposób, jak wyglądacie. Wszystkiego dobrego Wam. Mamy nadzieję, że się Państwu podobało. Za 100 dni przystąpimy do pierwszego, jakże ważnego w naszym życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Przed nami matura. Już dziś jednak nadeszła ta magiczna chwila, moment w życiu każdego z nas, w którym przepraszamy za nasze przewinienia i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Razem przeżyliśmy tak. Studniówka to taki wieczór, który skłania do refleksji i każe rozejrzeć się wokół i zapytać, dzięki komu tu jesteśmy. Poproszę wybranych uczniów o wyjście na środek. Pragniemy na Wasze ręce, szanowna dyrekcja, kochani nauczyciele, złożyć słowa gorących podziękowań. Za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia. Za ciepły uśmiech, tak bardzo potrzebny w chwilach zwątpienia. Za stworzenie rodzinnej atmosfery. Za każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. To dzięki Wam poznawaliśmy tajemnice, zmieniliśmy swe poglądy i zapatrywania na otaczający nas świat. Pani jest jeszcze? O, dobra, proszę bardzo. Pan nie może. Nie byłoby nas tutaj w tej szkole, gdyby nie nasi rodzice. Pani Agnieszki, bo może nie być. A jeszcze Pani Ewa. Podziękować za to, że się przez cały czas nami opiekowali, podtrzymywali na duchów i na słabości i przygotowywali do życia. Coś się kiedyś zaczyna, a coś się kończy. Taka jest kolej rzeczy. Fragment naszej drogi życiowej związany z tą szkołą, z tym liceum, powoli, nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnijmy wszyscy, że za 100 dni czeka nas trudna matura. To jest jeszcze przed nami. Dzisiaj jednak, już tutaj, zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niestety, panująca sytuacja spowodowała, że nie wszyscy mogą być tutaj razem z nami. Jestem niezmiernie przykro z tego powodu. Pamiętamy o Was i życzymy zdrowia. Jednak niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim tutaj zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy. W tym momencie miała być przemowa pani dyrektor, ale była na samym początku. Więc mamy wspaniałe. Ja jeszcze powiem. Chciałabym podziękować paniom, które przygotowywały Polonewa, pani Ani Żukowskiej i pani Basi Raskulskiej. Oraz chciałabym podziękować pani Lidii Kwiatkowskiej, Jabłońskiej-Kwiatkowskiej, która koordynowała pracę Komitetu Uczniów i Nauczycieli podczas organizacji studniówki. A jeszcze dodam, że ja często się wyłamuję w różnych sytuacjach. Chcielibyśmy dać prezent, aczkolwiek... O, jest, jest. Jak tam pasek? Prezent dla pani dyrektor. Bez tego paska to jednak było słabo. Ale
ale zwróć uwagę, że ten pasek jest 99%. Ada, pokaż ten pasek. Nie, to bez paska. Powierzając wam nasze dzieci, niewątpliwie większość z nas robiła to ze świadomością nowych wyzwań, które stoją przed nami. Nowe czasy, nowe obowiązki. Czy sprostaliśmy, zobaczymy za 100 dni. Ale wierzę w nich, że sobie poradzą, bo kto jak nie oni. Dziękujemy rodzicom za wsparcie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Studniówka to ważne wydarzenie. Żeby wam zostały piękne wspomnienia. Bawcie się bardzo dobrze. Dzieciom... Dziękujemy. Tam, gdzie przypuszczałaś, gdzie jest? Dziękujemy pięknie rodzicom i nowej misji. A teraz chcielibyśmy jeszcze wyróżnić naszych wychowawców. Zapraszamy panią Marzenę, Lidię oraz panią Agnieszkę. Wychowawców klas, nie? Poproszę o 3 osoby z każdej klasy wytypowane. Z każdej klasy? Nie, tylko na razie dobry. Tam. Nie chciałeś o tym, że coś się zdradzi? Nie wiem. Ale bym rozpoznał po tym. Jeżeli te zaraz po kolei. Tak. Tak, byliśmy przed czasem. Powiem ci tak. Byliśmy w kolejnej. Zdążyliśmy. Powiem ci tak. Nagraliście coś? My nie, ale mamy od tego ludzi. Mamy, nie, coś tam nagrałem, pokażę ci potem. Nie, no mi to się chce zniszczyć strasznie.
Seta? A nie, sekta. Seta. Muszę rozkminić tą grupę. Ja to czuję, że dzisiaj to jest challenge. Teraz tutaj uderzę, tu uderzę, tam uderzę. Pani Marzena Benz, która nigdy nie traciła sił, by przemawiać nam do rozsądku. Rozsądku, który umożliwiliśmy zrozumieć. Przyznajemy, byliśmy jednością niesforną, dlatego tak mocno chcemy przeprosić za popełnione błędy i pociągować za wyrozumiałość. Nie mogliśmy trafić na nikogo lepszego i mamy ogromną nadzieję, że będzie pani dobrze wspomnieć tak wspólnie spędzone 3 lata. No miłe, ale zaczynam mi. Gdzie książę stoi? Na 2 tury. Dwie tury. Droga pani, nie wiem, czy dziękujemy za wszystkie nauczycielami, nie było które wkłada pani w nasze wychowanie i edukację. Nie wiem, czy wierzymy, że ten wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne budowanie naszych chęci. Zdajemy sobie sprawę, że na efekty tej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie. Ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. Pani Agnieszko, chcielibyśmy serdecznie podziękować za bycie naszym przewodnikiem przez te 3 lata. Dziękujemy za trud włożony w naszą edukację, za cierpliwość, rady, pochwały, ale i słowa krytyki. Dzięki pani dojrzeliśmy i nie boimy się wejść do rozmówicy. Chcieliśmy również podziękować pani Edycie Świercz i pani Annie Wróbel, których niestety dzisiaj z nami nie ma, ale mamy nadzieję, że oglądają z domu. Tą oto koronacją zamykamy część oficjalną. Zapraszamy na poczęstunek oraz do wspólnej zabawy. Prosimy także pana burmistrza oraz klasę A i B o pozostanie na sali w celu zrobienia zdjęć. Klasę C, D i E będziemy zobaczyć później. Jeść! Pić! Zapraszam do uczniów klasy trzeciej A i trzeciej B, abyście zostali tutaj na parkiecie. Za chwilę wspólne zdjęcie, a po nich trzecia C i trzecia D.